Kościół to krzyż. Kościół to droga, prawda i życie za krzyżem. Kościół to cierpienie i triumf. Kościół to świętość, miłość i pokój, a niekiedy walka. Chociaż nie orężna, lecz tym trudniejsza. Kościół to Chrystus żyjący, który mówi do nas wszystkich. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż na ramiona swoje i naśladuje mnie. Kardynał Stefan Wyszyński, 19 października. Dzień dobry, bądź dobry wieczór, witajcie moi drodzy. Witamy też szczególnie nowych słuchaczy, którzy dołączają do naszej łodzi słowa i kanału Echo Boga Fiat. I tak jak co dzień, także i dzisiaj dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. Dziecko moje, niech Cię nie zasmuca to, że nie widzisz postępu w rozwoju Twej duszy. Ona rośnie każdego dnia na mocy miłości mojej, bo dodałaś mi siebie, bo oddałaś mi siebie. Rośnie w ukryciu jak roślina, w której nie zauważasz zmiany, gdy się jej przyglądasz. Dopiero po czasie dostrzegasz, że jest większa, że wypuszcza nowe gałązki. Aż pewnego dnia zobaczysz kwiat i radować się będziesz jego pięknem i jego wonią. Promienie słońca to uczyniły i Twoja wytrwałość codziennego nawilżania. Z psalmu 1, wers 1 i 2. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kręgu szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więgną, co uczynię, pomyślnie wypada. Kropka. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Tak również jak dzisiaj w tym słowie o wzrastaniu, bardzo to też dotyka mnie osobiście, ponieważ nie zawsze widzę ten rozwój w mojej duszy, ale dzisiaj mam świadomość, że on jest, jeżeli go codziennie nawilżam. Dzięki bardzo za Wasz czas, za to, że z nami jesteście. Pozdrawiamy serdecznie. Przemek Marny Pyłek i Bogusia, żona Przemka. Ciao, ciao.